Cześć! Witajcie na kanale Czytam, bo chcę i już. Mam na imię Dominika i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym opowiem o książce Moniki Black pod tytułem Niemcy opętane. Przerażające duchy przeszłości w Niemczech po II wojnie światowej. Nikomu raczej nie trzeba tłumaczyć, jak zakończyła się II wojna światowa. Klęska Niemiec spowodowała, że dawni obywatele III Rzeszy musieli zmierzyć się ze skutkami, które przyniosła ideologia nazistowska. Nagle dumne hasła głoszone na wiecach oraz paradach stały się czymś wstydliwym. Nie należało się szczycić niedawną przeszłością. Naukowcy z wielu krajów zaczęli zastanawiać się nad tym, co uwiodło naród niemiecki. Jak to możliwe, że tak wielu ludzi było gotowych uwierzyć Hitlerowi? Kiedy doszło do upadku III Rzeszy, obywatele Niemiec z lękiem patrzyli w przyszłość. Co zostało dzisiaj w naszej świadomości na temat historii Niemiec zaraz po II wojnie światowej? Niezbyt często się zastanawiamy nad tym, co doprowadziło do przemian społecznych w tym kraju i jakie były nastroje społeczne po 1945 roku. Monika Black w książce Niemcy opętane, przerażające duchy przeszłości w Niemczech po II wojnie światowej opowie nam, z jakimi demonami zmagali się mieszkańcy tego kraju. Zmusi nas do zastanowienia się nad tym, skąd się one brały i jakie były skutki tych nastrojów. O czym jest książka, wyjaśnia podtytuł publikacji. Przerażające duchy przeszłości w Niemczech po II wojnie światowej. Jednak sama sięgając po ten tytuł, zwróciłam uwagę na początek, czyli Niemcy opętane, i spodziewałam się opowieści o wywoływaniu duchów czy o egzorcyzmach. Tymczasem Monika Black robi coś zupełnie innego. Przypatruje się problemowi znacznie szerzej. Zauważa na przykład, że zaraz po zakończeniu wojny zaczęto oskarżać ludzi o czary. A my razem z autorką zastanawiamy się, z czego to mogło wynikać. Skoro wielką popularnością cieszyli się ludzie uzdrawiających innych samą siłą woli, także egzorcyści, to natychmiast rodzi się pytanie, jak to jest możliwe w czasach, gdy wynaleziono bombę atomową i planowano loty w kosmos? Skąd w nowoczesnym świecie zabobony rodem ze średniowiecza? Monika Black zastanawia się nad tymi zagadnieniami. Śledzi historię ludzi niezwykłych. W sporej części swojej pracy skupia się na Brunonie Gröningu, zwanym najczęściej Wunderdoktorem. Kim była osoba, której wielu Niemców widziało uzdrowiciela? Autorka książki Niemcy opętane opowiada o mężczyźnie pochodzącym z Gdańska, choć w czasach, kiedy się urodził, miasto nazywano częściej Danzig. Kiedy skończyła się II wojna, mężczyzna stał się bożyszczem tłumów. Jego charyzma zaskakuje, wręcz budzi skojarzenia z Mesjaszem. Ludzie tłumnie gromadzili się wokół Wunderdoktora, ponieważ chcieli zostać uzdrowieni. Nagle w Niemczech pojawia się człowiek, który sprawia, że ludzie odzyskują wzrok, zaczynają chodzić, czują się lepiej, mimo że do tej pory żadne lekarstwo nie było w stanie im pomóc. Śledząc historię Brunona Gröninga, natychmiast przypomniałam sobie Kaszpirowskiego, osobę, która działała na tłumy w bardzo podobny sposób, choć wszystko działo się wiele lat później. Reakcje na Kaszpirowskiego też były podobne, ale miały miejsce w Polsce, a nie w Niemczech. Autorka książki zastanawia się nad źródłem tej histerii, jaka zapanowała wokół Wunderdoktora. Dochodzi do zaskakujących wniosków. Zauważa, że Niemcy po wojnie byli przepełnieni lękiem. Nie wiedzieli, co z nimi będzie. Jakie konsekwencje ich spotkają za to, co wydarzyło się w trakcie wojny. Masowe gwałty czerwonoarmistów na kobietach nie wróżyły niczego dobrego. Ów strach, niepewność jutra doprowadziły do tego, że nagle powodzeniem zaczęli cieszyć się właśnie tacy ludzie jak Bruno Gröning. Te same osoby, które niedawno chodziły na nazistowskie wiece, a także słuchały przemówień Hitlera, nagle zafascynowali się Wunderdoktorem. Autorka zauważa, że bardzo blisko mu było charyzmą do przywódcy III Rzeszy, a nie do Jezusa, jakby się można zasugerować wcześniej. Strach
spowodował, że w ludzkich duszach i umysłach pojawiło się miejsce na takie osoby jak Wunderdoktor. Stąd popularność uzdrowicieli, egzorcystów, czy nawet plotek o nadchodzącej apokalipsie. Zrujnowane państwo zresztą właśnie tak wyglądało, jak po zagładzie. Monika Black, szukając źródeł owego niemieckiego opętania, stopniowo odkrywa, co kryje się za tym zjawiskiem. Ludzie nie chcieli mówić o swojej przeszłości. Zasłona milczenia nie pozwalała na zmierzenie się z przeszłością, a także na rozliczenie win. Tyle, że ukrywanie przeszłości źle wpływało na Niemców. Szukając pocieszenia czy mierząc się z lękami, trafiali na hochsztaplerów, uzdrowicieli albo podejrzewali innych o praktykowanie czarów, czy wszędzie dostrzegali demony. W książce Niemcy opętane, przerażające duchy przeszłości w Niemczech po II wojnie światowej, Monika Black szuka odpowiedzi na pytania, które do tej pory rzadko były rozważane. By móc cokolwiek powiedzieć na ten temat, musiała zajrzeć do źródeł. Nie było to łatwe, gdyż rozważane kwestie raczej należą do wstydliwych. Samo podsumowanie książki zmusi nas do zadania sobie kolejnych pytań. Temat, jaki porusza autorka, rzadko pojawia się w naszej świadomości. Częściej zastanawiamy się nad tym, jak doszło do tego, że Niemcy dali się uwieść nazizmowi, niż nad tym, co działo się z mieszkańcami tego kraju po wojnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie społeczne, a nie fakty historyczne. Znamy zasadę 4D – denazyfikacji, dekartelizacji, demilitaryzacji i demokratyzacji, ale rzadko zastanawiamy się nad problemami społecznymi. To, co odkrywa przed nami Monika Black, okazuje się zaskakujące oraz bardzo interesujące. Dlatego myślę, że warto przyjrzeć się bliżej tej książce. Jeśli macie jakieś uwagi do tej publikacji, zachęcam do komentowania. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe łapki w górę i subskrypcje. Namawiam też do polubienia filmu. Do zobaczenia. Cześć!